I dzisiejszym tematem jest podobieństwo o siewcy. W Ewangelii Mateusza jest nazwane o czworakiej roli, ponieważ tak naprawdę jest to podobieństwo o roli. Jest nazwane w innych Ewangelii o siewcy i tak jest kojarzone, ale to jest drugorzędna rzecz. To podobieństwo mówi właśnie, wyłącznie możemy powiedzieć o roli. I jest to jedno z najbardziej znanych podobieństw, nie tylko wśród nawet wierzących, ale ludzi w świecie, ponieważ jest historią malowniczą, tak wiele podobieństw i ludzie, którzy nawet nie znają głębi w ogóle tego podobieństwa, jest dla nich ciekawe to, co jest powiedziane, ponieważ jest to prawda, nie tylko w sensie duchowym, takim dla nas praktycznym, ale też w sensie tak, jak funkcjonuje, prawda, życie, sianie i zbieranie ziarna. I uważam, nie tylko ja uważam, to podobieństwo, tak jak wszystkie inne podobieństwa, w moim sercu od długiego czasu, może zaraz jak się nawróciłem, przylgnąłem bardzo do podobieństw. Bardzo lubię te podobieństwa, ponieważ uważam, że jest tam taka piękna pełnia. Wierzę, że wielu z was ma podobne podejście. Bóg przekazuje coś głębokiego w bardzo prosty sposób. Są one proste do bardzo do zrozumienia i często właśnie ludzie, którzy nie znają właśnie tej duchowej głębi, widzą w nich taką prostotę Jezusa Chrystusa. Że to taki prosty człowiek, opowiada takie proste historie i tak właśnie też często ci, którzy chcą właśnie, jak to się mówi, mieć takie rozwiązanie na Pana Jezusa jako takiego zwykłego karpentera, czyli stolarza tamtych czasów, to jest jedna z rzeczy, na którą się oni powołują, ponieważ właśnie one są niesamowicie proste, ale my wiemy, że w tej prostocie jest niesamowita głębia. I podobieństwa, Bóg jest tak genialny, że obrał sobie nie tylko w Nowym Testamencie, jeśli pamiętacie, w Starym Testamencie też mieliśmy już wiele podobieństw, to nie jest coś, co Pan Jezus wynalazł. Nawet kiedy kapłan czy prorok Natan przyszedł do Dawida, czy pamiętacie? Pokazał mu taką sytuację o pasterzu, który miał tysiąc owiec i był biedny, który miał jedną owieczkę i ten bogaty, coś w tym, nie wiem, czy może nie przekręcam, ale chyba tak to brzmiało. Ten bogaty właśnie wziął tą jedyną owieczkę i Dawid zrozumiał. Nie zrozumiał o sobie pierw, ale zrozumiał, że taki człowiek powinien stracić życie, powinien być zabity. I kiedy za moment Natan jeszcze coś tam dodał, on zrozumiał, że to jest o nim podobieństwo i był przekonany w 100%, że to jest prawdą. Dlatego te podobieństwa są po prostu często głębszym sposobem na przekazanie jakiejś prawdy. Wiecie, ludzie, którzy umieją rozmawiać w podobieństwach, na pewno spotkali się takie osoby, które może dały jakiś taki obraz, żeby lepiej coś zrozumieć. To jest taki dar, który na przykład, ja wiem, że ja tego daru nie mam, ale ktoś jak ma taki dar, to jest coś pięknego, bo z takimi osobami się bardzo łatwo rozmawia, dobrze się ich słucha i one są w stanie bardzo klarownie coś nieraz wytłumaczyć, jeżeli są w stanie tak właśnie malowniczo przez podobieństwa pokazywać pewną sytuację. A podobieństwa właśnie mówię, że są piękne, ponieważ podobieństwo to jest coś takiego, że jest pewien model i dostajemy podobną sytuację taką z naszego życia, którą możemy porównać do tego modelu. I wtedy możemy ten model lepiej zrozumieć. I jedną z najciekawszych właśnie rzeczy, którą ja wierzę, że wy też spotkaliście się i ja się z tym spotkałem, jest właśnie to, o czym Jezus mówi. To, co mówi o podobieństwach, to, co będziemy zaraz czytali, że dla innych są zakryte, a dla was są wytłumaczone, czy po prostu nie tylko wytłumaczone, ale macie zrozumienie, o co chodzi. I teraz zobaczcie, to podobieństwo o czworakiej roli lub o siewcy jest pierwszym podobieństwem, na przykład w Ewangelii Mateusza jest ich 7, są też Marka i Łukasza, Ewangelia Jana, wiecie, jest całkiem inna Ewangelia, ona pokazuje boskość Jezusa. Także nie koncentruj się na tego typu rzeczach, ale jeżeli zauważycie w Ewangelii Łukasza, w Marka, przepraszam, bo będziemy dzisiaj czytać z Mateusza, jest chyba najbardziej obszernie rozbudowany, ale w Ewangelii Marka na przykład jest napisane po tym, jak on im przekazał to podobieństwo, napisane jest i rzekł im, nie rozumiecie tego podobieństwa, jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa. Także jest to pierwsze podobieństwo, ale jest to też takie podobieństwo, które otwiera pewien klucz, pewien model do zrozumienia nie tylko tego jednego podobieństwa. Jest niesamowicie ważne. I możemy sobie wyobrazić, tutaj czytając w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza,
kiedy Pan Jezus, jest napisane, wsiadł w łodzi, prawda? Czyli musiał się troszkę oddalić. Wyobraź sobie ten potężny tłum, który tak napierał na niego. I ażeby móc jakoś do nich przemówić, on musiał utworzyć sobie pewien dystans. Wiecie, ja pracuję w dużej firmie. U mnie na budynku jest około 100 osób i każdy poniedziałek rano mamy spotkania takie. Omówienie pewnych rzeczy ogólnych i też bezpieczeństwa, prawda? Kilka razy ja prowadziłem, ale no, nie muszę tego robić, prawda? Jest ktoś większy i ważniejszy ode mnie. I kiedy ta osoba to robi, bardzo często musi właśnie znaleźć taki dystans. Bo kiedy wejdzie w ten tłum i zaczyna mówić, nic nie słychać. Także Jezus właśnie to samo widzimy, on tutaj robił. I on po prostu oddalił się na łódź. I to podobieństwo jest wytłumaczone bardzo klarownie. Dla uczniów tylko, wyłącznie. I tak powiedziałem, Pan Jezus właśnie do nich mówi, że im jest powiedziane, i tak nie zrozumieją, ponieważ słuchają, a nie słyszą, prawda? Patrzą, a nie widzą. Chodzi o to, że podobieństwa są tak genialne. Właśnie pamiętacie, co tylko wspomniałem o tym, że są bardzo proste, prawda? Dla wielu ludzi. Ale tak naprawdę są niesamowicie genialne. Dlatego, że dla niektórych są wytłumaczone, ale nie tylko wytłumaczone, są zrozumiane. Tak? Jest to łaska na nasze życie. My rozumiemy to, bo jest niesamowita łaska. Jest to objawienie, prawda? Tak samo jak człowieka księga objawienia. Wielu ludzi się z nią zmaga, ale ona jest ma bardzo podstawowe zasady, ta księga. Musisz przeczytać cały Stary Testament, szczególnie stary, nawet prawie bez nowego, żeby zrozumieć księgę objawienia. Wielu wierzących na przykład, którzy chcą coś zrozumieć z księgi objawienia, w ogóle nie zaglądali za bardzo i mają poprowadzone w głowie. A księga objawienia jest objawiona, właśnie ona się wypełnia przez Stary Testament. Ponieważ, tak jak wiemy, Słowo Boże, jedną z najważniejszych rzeczy w naszym życiu ze zrozumieniem Słowa Bożego powinno być to, że Słowo Boże samo siebie tłumaczy. Właśnie ci, którzy mają problem z tym, szukają innych źródeł, książek, czasami jest wiele wspaniałych książek, kochani, zrozumcie źle, jest wiele wspaniałych książek. Ale jeżeli ktoś nie wierzy w to, że Słowo Boże samo siebie tłumaczy, ten człowiek będzie się bardzo borykał duchowo. A Słowo Boże właśnie tak działa podobieństwa, ale też tak działa całe Słowo Boże. Dzisiaj jest wiele nauczeń, szczególnie na przykład na internecie, gdzie bierze się jakąś jedną myśl i kaznodzieja odfruwa z tą myślą. Nie wiadomo gdzie nawet. Ja się bardzo tego nauczyłem się tego bać, wiecie? Ponieważ to się wspaniale słucha. Pamiętajcie, że w ostatnich czasach jest napisane, że mówcy będą tak mówić, że ucho, prawda, to co łechce, zechce i jeszcze cokolwiek innego. Wiecie, jest wielu cudownych kaznodziejów bez potrzeby wymieniania imion. Mówię cudownych w sposób, w jaki się potrafią wysłowić, wyrazić, przekazać myśl. Ale kiedy troszeczkę zaczynamy, albo trochę bardziej niż troszeczkę, zaczynamy odchodzić od Słowa Bożego i wymyślać swoje jakieś wywody, jakieś rozmyślenia, wchodzimy naprawdę na niebezpieczny teren. A pamiętając, tak jak powiedziałem, że Słowo Boże w Tymoteusza w drugim rozdziale jest też napisane. Ono siebie samo tłumaczy i tak samo właśnie z podobieństwami. Ci ludzie słyszeli, ale tak naprawdę nie czytamy, żeby ktokolwiek z nich podszedł do Jezusa, zapytał się, o co chodzi w tym podobieństwie, prawda? Ja tego nie znalazłem. Może były takie osoby. Biblia o nich nie mówi. Wiemy tylko, że uczniowie podeszli. Wiemy tylko, że uczniom objawił prawdę tego podobieństwa i objawił właśnie, czym były te wszystkie podobieństwa dla tych, którzy słuchali tych tłumów, ale nie chcieli, nie pragnęli więcej. Jest tak naprawdę sądem Bożym na ich życie. To jest przykra prawda i kiedy zaczniemy się wglądać w te podobieństwa, zauważymy, jak nawet na przykładzie tej roli jest to prawdziwe. Tak powiedziałem, to podobieństwo jest obecne w trzech Ewangeliach. My będziemy czytać z Mateusza, ale bardzo dobrą rzeczą, w ogóle cokolwiek studiujemy w Słowie Bożym, jest to, żeby zobaczyć na wszystkie Ewangelie, prawda? Czy wszystkie miejsca, gdzie o czymś coś jest mówione. Szczególnie na przykład, jak tutaj powiedzieliśmy, 3 razy. Jest mało rzeczy, o których Biblia mówi 3-krotnie. Wiemy, że jest w tym jakaś wielka, większa waga. I kiedy możemy spojrzeć na przykład na Ewangelii Mateusza, potem porównać, przykładając do tego Marka, potem porównać przykłada Łukasza, dostajemy taby bardziej kompletny obraz. Taby z innych kątów troszeczkę, prawda? Taby troszkę inny typ słownictwa, ponieważ oni może inny mieli sposób. Jest to tak, jak na przykład, jeśli pamiętacie, w klasie biologii były takie, nawet nie tylko w klasie biologii, my nawet tutaj, kiedy wprowadziliśmy się do tego budynku jakieś 10-11 lat temu, mieliśmy taki wyświetlacz slajdów, prawda? To były takie kartki prześwitujące z literami i tu kładliśmy, i pamiętam chyba na tą ścianę, jeśli dobrze pamiętam, wyświetlaliśmy sobie pieśni.
do uwielbienia. I tak samo właśnie to, co mówię w Ewangelii. Możemy jedno na drugie i na trzeci nałożyć i dostaniemy lepszy i kompletniejszy obraz, jeżeli chcemy coś naprawdę dobrze zrozumieć. Dlatego właśnie wspomniałem o tym, o czym mówi Marek, o czymś innym jeszcze troszeczkę dodaje Łukasz. I kolejną rzeczą chciałbym, żebyśmy mogli zauważyć o podobieństwach jest to, że są szczególne w tym, że potrafią przemówić do każdego. Czy to jest dziecko, czy to jest młodzież, czy to jest starsza osoba. Zauważcie, że dzieci, często właśnie kreskówki biblijne dla dzieci, mają właśnie, często są o podobieństwach. Ja, moje córki znają te podobieństwa, bo wiem, że to jest coś, co łatwiej będzie im przyswoić, może też pamiętać. Mówię, te obrazy są fenomenalne. I ta przypowieść jest tak naprawdę piękna. Wiemy, wytłumaczymy sobie, czym jest co w tej przypowieści, ale siewco wiemy, że jest Bóg. Tak? My też możemy być Jego reprezentantami jako siewcy tu na ziemi, ale ogólnie chodzi o Boga. I piękne jest to, że Bóg, jak tak zobaczymy za chwilę, On sypie po jakiejkolwiek glebie. On sypie po wszystkim. Chociaż On wie, że tu nie wyrośnie, wie, że tutaj jest mała szansa, że wyrośnie, tutaj na pewno wyrośnie, bo jest dobra gleba, ale On sypie wszędzie. To jest też ważne, żeby pamiętać, jeżeli ktoś chce oskarżyć Boga o to, że jest niesprawiedliwy, o to, że o innych zapomniał, a pamiętając o drugich, prawda? Bóg do wszystkich chce dotknąć. I pamiętajmy, że to Jego ziarno, którym jest Słowo Boże, ma swoją wartość, jest bardzo cenne. Dlatego to nie jest tak, że on sypie tam, bo ktoś by nam powiedział, syp po całości ziemi, tak? I my byśmy po prostu rzucali na lewo, na prawo, nie patrząc. On tak nie robi. On rzucając to ziarno, tak by pamięta każde pojedyncze ziarno i modli się i walczy o to, żeby każde z tych ziarn mogło wykiełkować. Teraz chciałbym, kochani, właśnie przystąpić może do tego tekstu z Ewangelii Mateusza, rozdział 13. Od początku przeczytamy. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przeleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc. Jeden stokrotny, drugi trzydziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. I przystąpiwszy uczniowie rzekli mu, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? On opowiadając rzekł, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane, albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli i usłyszeli to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. I tutaj jest, tam dalej zaraz pójdziemy, tam jest wytłumaczenie przez Pana Jezusa podobieństwa. Chciałbym właśnie, patrząc na ten tekst, jest to ciężki tekst, jest to tekst tego typu, tak jak pamiętamy, w pewnym miejscu wielu uczniów odeszło, powiedziało, że ciężka to mowa, prawda? I przestało iść za Panem Jezusem. Można powiedzieć, że jest to coś w tej samej klasie, ponieważ wiele słów tutaj jest bardzo trudnych, ale to są te same słowa, które były, tak Pan Jezus tutaj mówi, aby się wypełniło proroctwo. Te rzeczy, o tych rzeczach dokładnie prorokował Izajasz. Nawet kiedy powoływał Bóg Izajasza na proroka, pytał się, kto pójdzie? A Izajasz powiedział, ja pójdę. A Bóg od razu do niego mówi, że będą słuchać i nie będą słyszeli. I że będziesz tak naprawdę mówił tylko i wyłącznie na świadectwo. To tak, zobaczcie, co za reklama, prawda? W pewnym sensie taką, jak Paweł otrzymał. Że zobaczysz, ile musisz wycierpieć. Tak samo Izajasz, może był zapalony, żeby usłużyć, a tu nagle dowiaduje się tak naprawdę, że idzie po to tylko, żeby
powiedzieć o Bożej prawdzie, można powiedzieć, na sąd. I to jest naprawdę ciężkie, trudne, niesamowite, jakkolwiek to widzimy, to co z doświadczenia też wszyscy wiemy. Ja pamiętam tutaj u nas w zborze, kilka lat temu był taki pewien mężczyzna, bardzo miły człowiek. I pamiętam, siedziałem z nim któregoś dnia przy stole tam w tamtym pokoju, ponieważ pokazywał pragnienie poznawania słowa i żeśmy właśnie rozmawiali o podobieństwie. Chyba nawet, nie pamiętam, czy to było to, czy jakiekolwiek inne. I on naprawdę nie mógł tego zrozumieć. Nawet kiedy ja mu tłumaczyłem. I dla mnie to było szokujące praktycznie, wiecie, ale wypełnia się pewne... To nie chodzi o tego człowieka, kochani, tylko mówię o tym, co Pan Jezus powiedział. Jego słowa się wypełniają. I chciałbym, żebyśmy też wiedzieli, że to proroctwo, to podobieństwo jest szczególnie ważne. Pan Jezus powiedział, że przez nie możemy zrozumieć inne, ale też szczególnie ważne w kwestii ewangelizacji. Ponieważ ono mówi w pewnym sensie o Kościele Bożym, ale też mówi szczególnie o tym, z czym my się spotykamy, kiedy wychodzimy do ludzi. I możecie tutaj odnaleźć, zaraz wejdziemy głębiej, odnaleźć praktycznie każdą grupę, czy to jest w zborze, w Kościele Bożym, czy to jest, jak pamiętacie, momenty, kiedy ludzie odpowiadali do was w jakiś szczególny sposób na wasze głoszenie. To jest taki ważny moment, bo podzieliliśmy się tym słowem i teraz jest reakcja człowieka i często właśnie ta reakcja jest, przeważnie ta reakcja jest negatywna, jest po prostu odrzucone słowo. I logistyka ludzi jest niesamowita. Czasami możemy zauważyć, prawda, to, co ludzie sobie natworzyli, nazbierali, to, co uważają o słowie, to, co, prawda, to, co może ktoś od kogoś usłyszeli, to, co w telewizji ktoś powiedział. Bez tak naprawdę faktów żadnych, bez przeczytania Księgi Jezusa. Jeśli by przeczytali, wierzę, że Bóg by objawił tę prawdę dla nich. Także to jest bardzo też pomocne, ponieważ my jesteśmy przeznaczeni do siania. To jest, po angielsku się mówi the Great Commission. Czyli to jest tak naprawdę nasze największe wyzwanie czy powołanie jako wierzących, ażeby się dzielić Ewangelią. No ale jest wiele pomysłów czy szkół, jak to powinno wyglądać, prawda? Jedni uważają, że trzeba się przygotować, musimy spędzić czas w modlitwie, w poście, ponieważ to jest coś, inaczej to jest głupota, prawda, tak wychodzić. Inni uważają, że po prostu tak jest napisane czarno na białym, tak mamy robić. Mamy iść i głosić słowo. Ponieważ słowo ma moc samo w sobie, tak? Nawet ostatnio studiując ten, już chwilę temu tak naprawdę, list do Rzymian, pamiętacie? Jest tam napisane, że Ewangelia ma po prostu to sama, to jest Ewangelia mocy. Dlatego nie trzeba się martwić o Ewangelię, tylko się nią dzielić. Dlatego są różne szkoły, różnie ludzie mogą na to patrzeć, ale pamiętajmy, że oprócz jakiejś takiej zorganizowanej zborowej ewangelizacji przede wszystkim istnieje wasza prywatna ewangelizacja, prawda? W waszych pracach, czy pomiędzy przyjaciółmi. Ciężko jest mieć w świecie przyjaciół przez dłuższy czas, a nie powiedzieć o nim Jezusie, prawda? Jest to naturalne i nie ma się z czego tutaj chlubić. Ale właśnie mówię, że to jest taki wspaniały, uważam, zarys, żeby zrozumieć lepiej, z czym człowiek ma do czynienia. Czy to jest zboże? Ponieważ różne osoby są to jest zboże. Nie wszyscy są oddani służbie. Nie wszyscy nawet czasami możemy mieć pewność, że są nowonarodzeni. Przychodzą na przykład raz na jakiś czas, prawda? Podobają mi się może muzyka, uwielbienie, ale jeżeli nie ma, prawda, takiego głębszego zastanowienia się nad swoim stanem, upamiętania czy po prostu zawołania do Jezusa, są i takie osoby w kościołach się spotykają. Dlatego te gleby, o których tutaj jest mowa, oddają cały świat. Jest to fenomenalne, że Pan Jezus raz jeszcze pokazując jakiś obraz, nie zapomniał o nikim i o niczym. Także zajrzyjmy dalej do tego, jak Pan Jezus tłumaczy to podobieństwo. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słów o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumiem, ten wydaje owoc jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Czyli mamy, kochani, cztery gleby. Pierwsza gleba nazwana jest drogą, prawda? I czytamy o niej raz jeszcze. Tutaj dałem też z Łukasza urywek, ponieważ jest tam coś dodatkowego napisane, prawda? O tym, że zostało to ziarno zdeptane.
Wracając do tekstu z Mateusza, do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. I mamy dodatkowo w Łukaszu napisane, że to ziarno zostało zdeptane. Już na samym początku mamy napisane, czym tak naprawdę jest ta gleba, kochani. Ta gleba, wiadomo, wszyscy chyba wiemy, tak jest naszym sercem, jest sercem człowieka. Nie jest ludzkością, nie jest życiem czy coś, chodzi po prostu o serce. Wiadomo też, że umysł, bo te dwie rzeczy muszą ze sobą współpracować, ale chodzi o serce. Jest napisane, że przychodzi zły i porywa to, co zasiane w jego sercu na tej drodze. I pamiętajmy, że w Słowie Bożym obraz ptaków, kiedykolwiek znajdziemy takie zwroty jak ptaki niebieskie, to nie jest dobra nowina. To ptaki niebieskie w Słowie Bożym to prawdopodobnie. Nie chcę mówić prawdopodobnie, bo to jest raczej faktem. Zawsze mówią o pracy szatana. Są jego agentami, prawda? Te ptaki są jego demonami. Jeżeli na przykład jest jakiś ptak już wymieniony specyficznie po imieniu czy po nazwie, to już jest co innego. Bóg używa pięknie w cudowne sposoby ptaków. Ale kiedy jest słowo ptaki niebieskie, właśnie troszeczkę w naszym tłumaczeniu raz jeszcze polskim jest wadliwe to, że jest napisane niebieskie. I wielu osób kojarzy od razu z Bogiem, z niebem, prawda? Ale to chodzi o ptaki. W angielskim jest trochę lepiej napisane birds of the air. Czyli ptaki powietrza, prawda? To nie ma nic wspólnego z Bożym niebem, te ptaki. I jeżeli są czarne i są w gronie, to jest mowa o agentach szatana. Ale kiedy się zastanowimy nad tym przypowieścią, tak naprawdę ptaki i tak nie muszą być aż tak, chociaż szatan jest bardzo... Właśnie to jest ten moment, wiecie? Czy to jest osoba, która przyjdzie do Pana, zawsze na sam początku będzie miała niesamowite trudności, prawda? My nieraz mówimy o tym, jak ktoś przyjmie Pana. Ale też osoba, która chce usłyszeć Pana, niczym dojdzie do tego momentu, szatan się bardzo często, bardzo gorliwie opiekuje, żeby to słowo nie mogło wejść w ogóle w tą glebę. I teraz, kiedy zobaczymy na tą glebę pierwszą, czyli na tą drogę, tak naprawdę, kiedy popatrzymy na... Wiecie co, ja tak troszeczkę nie miałem pokoju z tym przekazem, ponieważ droga w obrazie Bożym to jest the way po angielsku, tak? Czyli droga Boża. Czyli na przykład Bóg jest drogą. Jezus mówi, że jestem drogą, prawdą i życiem, tak? I nie miałem pokoju z tą drogą. I poszedłem do greckiego oryginału i wyobraźcie sobie, że to nie jest dobrze przetłumaczone. Raz jeszcze w naszym języku. Chodzi o pobocze. Chodzi o pobocze, ponieważ tłumaczenia patrzyłem z greckiego na angielski, ponieważ z angielskiego na polski nie mogłem znaleźć, ale w kilku tłumaczeniach z angielskiego na... z greckiego, przepraszam, na angielski jest napisane the wayside, czyli pobocze, bok. I w naszym zrozumieniu musimy też pomyśleć, co to znaczy. Wiemy dzisiaj, że droga to jest asfalt, samochody pędzące i pobocze jest tam, gdzie ludzie chodzą, prawda? Ubijają tę drogę. Ale w tamtych czasach nie wiemy, jaki mógł być duży ruch na jakichkolwiek drogach uklepanych, które też były uklepane, ale były już pojazdy swego rodzaju. I ludzie chodzili poboczami, prawda? Czyli ta ziemia na poboczach jaka była? Niesamowicie jaka? Twarda, zdeptana, sucha, prawda? Nic tam... często absolutnie bez żadnej tak naprawdę szansy na jakąkolwiek możliwość, żeby coś tam mogło się przyjąć. I właśnie o takiej ziemi tutaj jest mowa. Jest to niesamowite, tak powiedziałem, ponieważ Bóg pokazuje, że... Bo tutaj jest wyszczególniona praca szatana w tej glebie, prawda? Że on właśnie czeka, żeby przyjść. Ale tak naprawdę Bóg pokazuje, że to ziarno i tak czy siak, jak to mówiłem po polsku, nie ma prawie żadnej szansy przefiltrowania tej gleby. Jacy to są ludzie, możemy powiedzieć, z naszego doświadczenia? To są ludzie, którzy absolutnie, całkowicie nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem. Którzy w ogóle nie reagują na Ewangelię. Których nie obchodzi to, co Bóg ma do powiedzenia, prawda? Którzy często obwiniają Boga jako wytłumaczenie swoje. Za jakieś życiowe porażki, jakieś życiowe trudne doświadczenia. Bóg jest pierwszy na liście i po prostu dlatego On jest zamknięty. Nie ma żadnej możliwości, żeby mógł się do nich przybliżyć. Mają zdanie, powiedziałem, tak powiedziałem wcześniej, nie oparte na żadne jakiekolwiek fakty, ponieważ nie przeczytali Bożego Słowa w ogóle, ale ludzkie opinie i ich spojrzenie na świat, ponieważ to jest bardzo ważne w tym wszystkim, wiecie? Pomyślcie, jak rozmawiamy z ludźmi. Często dzielą się jakimś tam spojrzeniem, swoim poglądem tej samej kwestii. Zamiast słuchając Ewangelii, oni opowiadają nam coś, ale ja tak uważam, czy tak. Po prostu to jest ich pogląd, spojrzenie na świat. I zobaczcie, jak często to spojrzenie na świat ludzi jest ograniczone do czego? Do własnych doświadczeń, prawda? Czyli tak naprawdę jest bardzo, bardzo małe. A wiemy, że Bóg jest potężny. A nawet nie tylko to, że Bóg jest potężny.
ludzie, którzy ograniczają swoje spojrzenie swoje zrozumienie do spojrzenia według swoich doświadczeń tylko, to są naprawdę osoby, które w wielu kwestiach życia będą się borykać. Ponieważ to są osoby często zamknięte, często cokolwiek ciężko do nich zrozumieć. Oni są wypatrzeni, oni mają swoje, oni wiedzą, ja mam swoje. Ten zwrot często słyszeliście i nie chcą słuchać. I dlatego ta gleba jest taka trudna, żeby z nią cokolwiek zrobić. Ale pamiętajmy, że Bóg o tym wszystkim i tak wie. To nie jest tak, że na przykład Bóg nie pracował nad tą glebą. Bóg też stara się sprawić, ażeby ta gleba mogła przyjąć Jezusa. On sieje to ziarno, prawda? On robi rzeczy, żeby szatana odepchnąć. Używa nas na przykład, żeby te ptaki nie wyjadły tego ziarna. Ale mówię, prawdopodobieństwo, że ludzie tej kategorii przyjdą do Pana Jezusa jest bardzo znikłe. Bardzo znikłe. Kolejnym typem gleby jest gleba skalista. Czyli czytamy w wytłumaczeniu Pana Jezusa, a posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, na to jest niestały i gdy przechodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Tutaj jest napisane, że ci ludzie przyjmują słowo z radością, prawda? I jest to takie troszeczkę, można powiedzieć, zagadkowe, ale zauważcie, Jezus mówi o tej glebie, że wpada pomiędzy kamienie i bardzo szybko wyrasta do góry. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mamy kamienie w glebie, nie ma szans, żeby się korzeń mógł tam rozwinąć. Jeśli nie ma korzenia, tam jest energia w tym ziarnie przez słońce i wodę, która sprawia, że to ziarno idzie do góry, ponieważ tyle mu zostaje. Prawda? Zamiast pierw poprawnie utworzyć korzenie, ono tryska szybko do góry. I ta radość, o której tutaj jest napisane, jak tak dalej czytamy, jest po prostu potem niestała i nie ma korzenia. I chodzi o to, że ja uważam, że chodzi o to, że tutaj jest mowa o ludziach, którzy bardzo emocjonalnie i często właśnie wyłącznie na podstawie swoich emocji przychodzą do Pana Jezusa. I niestety, szczególnie w Stanach, jest wiele takich osób, ponieważ Kościół robił różne rzeczy, różne metody, żeby jak najwięcej osób pozyskać dla Pana z różnych powodów. Żeby może lepsze w zborze było samopoczucie, żeby może liczba była bardziej efektywna, może inni robią nawet, żeby zarobić więcej pieniędzy. Ja tak tylko spekuluję, ja nikogo tutaj nie osądzam. Ale jakkolwiek to się dzieje, często właśnie są takie rzeczy robione. Pod wrażeniem właśnie emocji ludzie są zachęcani do przyjścia do Pana, ludzie, którzy tak naprawdę w ogóle się nie zastanowią na tym, tylko po prostu emocjonalnie przyjmą to i naprawdę się z tego radują. Ale ponieważ nie ma żadnego gruntu, kiedy przyjdzie, napisane jest ucisk, czyli jakieś doświadczenia. I na przykład ktoś może zachorować. Wtedy ta osoba po prostu jest zawiedziona, ponieważ nie tak miały się rzeczy z Jezusem mieć. Albo przyjdzie jakieś prześladowanie. Ta osoba chciała inaczej troszeczkę zacząć tydzień w pracy, a to okazuje się, że nie wszyscy chcą to słuchać. I kiedy ona naprawdę, nie jest to utrwalone w niej, ona taka osoba szybko to zbędzie, to prawdę. Jak powiedziałem, to jest na podstawie emocji i często też są takie sytuacje, kiedy osoby przychodzą, jest to, aby część Ewangelii głoszona im, tak? Czyli po prostu kochają lub ktoś im głosi o miłości Bożej, o tym, że Jezus kocha, ale nie ma tam żadnej ceny, prawda, którą osoba musi zapłacić. Nie ma mowy o krzyżu i to jest niekompletna Ewangelia. Niekompletna prawda nie jest prawdą. Wiemy to z doświadczenia, nie potrzebujemy Słowa Bożego. I to jest tak naprawdę przykre, ale takie osoby były i takie działania też były i będą dalej. Będziemy się spotykać. Dlatego właśnie fundament, prawda, ten korzeń, czyli fundament, czyli po prostu zrozumienie też. Przez serce przychodzi przekonanie, ale też idzie do umysłu, do zrozumienia. I właśnie dlatego tutaj jest już umysł tak bardzo ważny, żeby ludzie rozumieli, co robią. Żebyśmy też, kiedy rozmawiamy z ludźmi, żebyśmy widzieli, że oni naprawdę rozumieją, o czym z nimi rozmawiamy, prawda? Kiedy głosimy im słowo. I często to są osoby, które może pojawią się w zborze po jakiejś ewangelizacji czy rozmowie z wami, ale bardzo szybko przestają regularnie przychodzić, prawda? I wtedy zastanawiamy się, czemu. Przecież tak gorliwie zachowali się w ten pierwszy dzień, czy w ogóle te kilka dni, kiedy zwiastowaliśmy im słowo. Ale tak powiedziałem, to są rzeczy przeważnie, kiedy się zastanowimy, bardzo emocjonalne. Na przykład czasami mamy też sytuację, kochani, że opowiadacie komuś jakąś sprawę czy sytuację i ta osoba w ogóle was nie słucha. Kiedy się popatrzycie na ich twarz, jest aż tak przeniknięta słuchaniem wami, wiecie, że udaje na całego, prawda?
Rozumiecie, o czym mówię? Ktoś aż tak słucha, że aż nienormalnie słucha. No przecież ty spokojnie coś opowiadasz. Także zastanów, a ta osoba aż tak łaknie i to jest takie zbywanie ciebie. Chyba, mam nadzieję, że spotkałeś się z tym. Ja nieraz się spotkałem. Także ja już wtedy wiem, że ta osoba mnie w ogóle nie słucha i przestaje mówić i okej, tak mówię. Dobrze, nie ma problemu, nie rozumiem. Dzięki, że mnie wysłuchałeś. Ludzie i tak się potrafią zachować. Także czy to jest w naszych osobistych rozmowach tutaj w zborze, czy w rodzinie, czy kiedy głosimy, jest i takie coś. I możemy być zilluzjowani, prawda, do uwierzenia w coś, czego tak naprawdę nie ma. Trzecią glebą, o której ta przypowieść mówi, jest gleba pełna cierni. I Pan Jezus powiedział, a posiany między ciernie to ten, kto słucha słowa, ale umywanie tego świata i ułuda bogactwa zadłużają słowo i słowo plonu nie wydaje. Czyli to są osoby, prawda, jak możemy powiedzieć, które słuchają słowa, które może są już regularnymi członkami w zborze. To są osoby, które może się naprawdę wspaniale głosiło, które wszystko rozumiały, kiedy przekazywałeś mi te prawdy. Ale jest napisane umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa. To są często osoby, mogą powiedzieć w kościołach, które, tak wiemy, są jedną nogą z Bogiem, chcą chodzić, a drugą nogą chcą żyć w świecie. Tak samo jak pamiętacie przypowieść tego młodego, bogatego człowieka. Na pewno wam się nasuwa. Mi się, jak rozmyślałem o tym, automatycznie nasunęła na myśl, prawda? Który taki był gorliwy i naprawdę wiele poświęcił, ale ta jedna rzecz, która była u niego akurat niesamowitym, można powiedzieć, bożkiem czy jakimś odepchnięciem od Boga, to jedną rzeczy nie potrafił. Bardzo się, czytamy, zasmucił, prawda? Powiedział, że to jest większe od niego. I tak samo takie osoby. Po prostu kochają to, co Ewangelia mówi. Na przykład też w niedzielę może przyjdą do zboru i się bardzo tym ekscytują, ale kiedy przyjdzie tydzień, kiedy po prostu inne rzeczy mają wpływ na nich, szczególnie właśnie w takim świecie cywilizacji, jak my żyjemy. Często ludzie są tak zapracowani, też mogę powiedzieć troszkę, zapracowani, zabiegani, tak życie jest kompletne i pełne, że kiedy przyjdzie tydzień, to już jest inna sfera. Pamiętacie, ta pierwsza grupa, mówiłem, że nie mają czasu dla Jezusa? Ci nie ma w tygodniu czasu dla Jezusa, zostawiają czas Jezusa tylko na niedzielę na przykład. I to są, napisane jest troski, czyli też możemy powiedzieć lęki, prawda? Lęki tego życia. Wiele osób, które jeżeli nie potrafią znaleźć w Jezusie pokoju, prawda? Przez wiarę. Bo pamiętacie, że wiara jest przeciwieństwem lęku. Tutaj czytamy o troskach czy o lękach. Czyli po prostu te osoby tak naprawdę nie wierzą, nie modlą się o wiarę od Pana Jezusa, która przezwycięży właśnie lęki czy jakieś zmartwienia tego świata. Są też rzeczy, którymi ten świat pociąga ludzi. I krok po kroku takie umiłowanie świata i ułuda bogactwa powoli, czytamy tutaj, zaduszają słowo. I możemy powiedzieć, że spychają słowo, prawda? Powoli taka osoba, która może na początku była bardzo gorliwa dla Pana, powoli pozwoli tym rzeczom wypchnąć Jezusa na boczny tor, że praktycznie nie będzie w ogóle egzystował w ich codzienności i stanie się tylko może niedzielnym, spotkaniowym, religijnym czasem, ażeby sobie troszkę zadowolić swoje własne sumienie. I musimy być bardzo uczuleni na takie rzeczy. Co tutaj jest ciekawego? Właśnie napisane jest umiłowanie tego świata i ubóda bogactwa. Jezus jednak tak jakby nie tylko powiedział, bo jeżeli przeczytamy to przypowieść o tej glebie, jest napisane, a ciernie, a po prostu jest napisane wyłącznie, a inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. A tutaj Pan Jezus postanowił uczniom troszeczkę to sprecyzować, o co chodzi. I pamiętacie, ułuda bogactwa, raz jeszcze, wiemy, że dużo się o tym mówi, szczególnie w kościołach, na przykład w Stanach, czy w kościołach w krajach, które sobie finansowo bardzo dobrze radzą. Ale pewien kaznodzieja z wschodniej Europy kiedyś powiedział, że 95% wierzących, przechodzących przez 95% z wierzących, przechodzących przez doświadczenia sobie da radę. Poradzi sobie właśnie 95% z wszystkich 100% przez doświadczenia życia. I tak samo powiedział, że 95% ze 100 wierzących, kiedy będzie walczył z bogactwem, po prostu przegra tą walkę. Jest to naprawdę niesamowicie niebezpieczne narzędzie w rękach szatana, które jeśli nie rozpoznane, naprawdę nas odciągnie, bo ten świat jest pełen cudownych kolorów i rzeczy, które pociągają naszego fizycznego człowieka. Dlatego musimy być bardzo ostrożni. A lekarstwem jedynym tak naprawdę na to wszystko jest Słowo Boże. Kiedy studiujesz Słowo, uczysz się, jak radzić sobie z takimi wyzwaniami, z takimi troskami, z takimi trudami z Bożej perspektywy, prawda? Dlatego
bardzo kluczowe jest to, żebyśmy znali to słowo, żebyśmy poznawali, żebyśmy do niego biegli. Na przykład Księga Przypowieści. Rzuca mi się oczywiście na myśl, ale jest wiele takich mądrości, jak wychować swoje dzieci, jak prowadzić swoje codzienne życie. Kochani, wierzcie, tak naprawdę to są te małe, codzienne rzeczy, które mają wieczne decyzje, wieczny wpływ na nasze życie nieraz. Małe decyzje mające wieczny wpływ, prawda? To nie są jakieś potężne rzeczy, to jest nasze codzienne życie. Tutaj też właśnie objawia się, niczym przejdziemy do czwartej roli, która jak wiemy jest bardzo dobrą rolą, dobrą glebą, a objawia się to, że tak naprawdę 25%, to chociaż to procenty nie jest ważne, ale tak to jest przedstawione. Możemy powiedzieć, że 25% to jest czysta praca szatana, a 50%, czyli ta druga gleba i trzecia gleba, są to gleby, gdzie największym dla nas niebezpieczeństwem jest cywilizacja, czyli dzisiejszy świat, pociągi tego świata. Wiemy, że to jest to, co szatan używa, ale to nie jest, aby on precyzyjnie już. On daje nam te rzeczy i tu jest nasza największa walka, w tych rzeczach, kochani. Nie bezpośrednio może, że tak powiem, z szatanem. Bóg o wszystkim wie, Bóg wszystko no oczywiście kontroluje, ale Bóg ma wyznanie we wszystkie rzeczy. I nie zapominajmy tego. Druga i trzecia gleba, tak powiedziałem, czyli 50% całej ludności, która poznaje słowo, w jaki sposób przychodzi do Pana, jest właśnie odciągana przez troski czy zmysły tego świata, czy po prostu cokolwiek jest powiązane z dzisiejszym światem. I kończąc na czwartej glebie, a posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słucha słowa i rozumie, ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Pamiętajmy, że dobra gleba nie jest dobra sama w sobie. Czy jakakolwiek ziemia dzisiaj na świecie niezadbana, czy możemy na nią rzucić ziarno i oczekiwać takiego rezultatu? Tak? Nie? Nie. Dlaczego ta gleba jest dobra? Jak uważacie? Ponieważ Pan ją przygotował. Siewca dba o glebę, prawda? Bóg tak naprawdę o każdą glebę chce dbać, ale niektóra gleba nie da się z nią wiele zrobić, prawda? Gleby, które są pełne chwastów, wiecie jak to działa. Dzisiaj zajmiemy się chwastami, w następnym roku będzie tych chwastów jeszcze więcej. Ale jest i dobra gleba, którą właśnie On wybierze szczególnie, ponieważ wie, że na tej glebie może mieć najlepszy rezultat. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Pamiętajmy właśnie też, że to jest taka... Ja myślę, że to też jest jakaś taka mała lekcja w lekcji, że nie wszyscy będą takim samym, tak samo owocni dla Pana Jezusa, prawda, w zborze Bożym. I to jest okej. Okay. Musimy po prostu do tego, musimy to wchłonąć i zrozumieć, że to jest normalną rzeczą. Nie powinniśmy mierzyć kogoś innego miarką drugiej osoby, prawda. I jakkolwiek, szczególnie na przykład dla pastorów czy liderów, to takie coś, myślę, powinno być pomocne, żeby nie wymagali, ponieważ musimy dostosować potrzeby. My też, jako zborownicy, do tego, co widzimy, jest możliwe na dany moment. Bóg daje wzrost, ale tylko kiedy my chcemy ten wzrost wziąć, prawda? Czasami, właśnie tak powiedziałem, kiedy przychodzimy do Słowa, studiujemy Słowo, poznajemy Boże sposoby, Boga poznajemy, wtedy ten wzrost jest taki bardziej płynny, naturalny. Ale kiedy nie robimy tego, Bóg i tak o nas się troszy, i tak pragnie wzrostu. Tylko, że ten wzrost wtedy trochę więcej boli, bo musimy pocierpieć nieraz jeszcze więcej, ponieważ Bóg inaczej czegoś nie uzyska w naszym życiu. Wiecie, że to jest jedna z podstawowych praw Słowa Bożego. Że kiedy dziecko Boże naprawdę coś doświadcza, wiedząc to, co Rzymian pisze, że we wszystkim Bóg współdziała ku dobremu dla tych, którzy Go miłują, prawda? Że wszystko jest dziełem rąk Bożych, czy na cokolwiek On by, że tak powiem, dozwalał. Pamiętajcie, że Bóg coś wypracowuje. I znając siebie samych, powinniście wiedzieć, że na przykład, jeżeli by czegoś trudnego może w przeszłości, czy dzisiaj w waszym życiu nie było, to wiecie, żebyście do jakiegoś pewnego miejsca w swoim duchowym życiu nie doszli. A jak się nad tym czymś zastanowicie, cokolwiek by to nie było, to możecie sobie bardzo łatwo wytłumaczyć, że jednak to jest Boże działanie. Chociaż to boli, chociaż ja tego dzisiaj nie chcę. Ale jest to Boże działanie. Kochani, czy możemy według tego schematu zrozumieć też samych siebie lepiej? Zrozumieć z tym, czy mamy do czynienia, kiedy dzielimy się Słowem Bożym. Czy jesteś pierwszą glebą, prawda? Albo zjastowałaś pierwszej glebie, która w ogóle nie ma zainteresowania Bogiem. Czy jesteś glebą numer dwa, która ma bardzo płytkie, bardzo powierzchowne zrozumienie i też jest to, bym powiedział, powiązane z powierzchownym nawróceniem, o którym Słowo Boże o tym mówi. Czy jesteś trzecią glebą, który brak owoców? Czy może jesteś tym Bożym sługą, Bożą służebnicą, jako czwarta gleba? Ważne jest, kochani, żebyśmy nie tylko patrzyli przez pryzmat ewangelizowania, chociaż to jest bardzo pomocne i bardzo ważne, uważam,
ponieważ często ewangelizując, robimy różne sztuczki, żeby pozyskać, nie wierząc w moc Słowa Bożego, lub oskarżamy siebie, żeśmy niepoprawnie zwiastowali. Wiadomo, że można jakoś krzyczeć Słowem Bożym, prawda? Albo można straszyć sądami. I to wiemy, że jest coś w normie i nie w normie. Ale kiedy ktoś bardzo precyzyjnie odrzuci Słowo Boże, nie miejmy do siebie samych pretensji. Bo to Słowo jest tym, co ma moc. To Słowo jest tym, co, jeśli odpowiednio normalnie, według zasad Słowa Bożego przekazane, ono wykonuje tą pracę lub nie wykonuje. A my jesteśmy tylko naczyniem. Jeśli chcemy zrobić coś więcej i sobie przypisać lub siebie oskarżyć za nieowocność naszego zwiastowania, to nie robimy tego, co nam należy. A Bóg chce, żeby nasze życie, nasze zwiastowanie było bardzo proste. Powstajmy wspólnie do modlitwy, kochani. Na tym zakończymy. I tak powiedziałem, módlmy się o to, ażeby słowo, które kochamy, do którego sięgamy, wierzę, czasami z nim się zmagamy, że nie czytamy regularnie, tak powinniśmy, żeby to słowo naprawdę wpływało na nasze relacje z Bogiem i dbało o te relacje, żebyśmy mogli naprawdę z taką radością znaleźć siebie w tej ostatniej grupie, ponieważ to jest takie Boże, owocne, naprawdę takie lekkie, widzieć siebie naprawdę jako takie sługę, jakakolwiek owocność Twojej służby by w Bogu nie była. Jeżeli możesz być przez Boga używany, raduj się z tego i dziękuj Bogu, że On jest w stanie zmienić Twoje serce. Panie, modlimy się tego poranka, tego popołudnia już raczej. Oto słowo, Panie, bo ja wierzę, że to jest bardzo ważne słowo, bardzo ważna prawda Twoja, żebyśmy wzięli w taki mądry, Boży sposób sobie do serca, patrząc na siebie, ale też patrząc na Twoje dzieło na ziemi. Panie, żebyśmy wstąpali po Twojej drodze, według Twojej klarownej, Panie, Twojego klarownego sposobu. Żebyśmy nie robili nic więcej, nic mniej, co jest nam przypisane, co jest dla nas przygotowane, Panie. I właśnie dzięki Twoim, Panie, cudownym wytłumaczeniom, dzięki Twojemu cudownemu, głębokiemu Słowu Bożemu, my jesteśmy w stanie rozpoznawać, Panie, gdzie jest dokładnie nasze miejsce w Twoim planie. Błogosław nasze codzienne kroki, Panie. Przydawaj pragnienia do dzielenia się Słowem z Tobą. Przydawaj pragnienia, Panie, do trwania dla nas samych, ażebyśmy zwiastując innym, sami, jak Paweł powiedział, nie odpadli od Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że mamy wszystko i niczego nam nie brakuje, żeby żyć zwycięskim duchowym życiem. Błogosławimy Ciebie, Twoje dzieła, Twoje sposoby przez krew i moc Jezusa Chrystusa. Amen.